Witajcie. Bardzo mnie cieszy to, że robimy, proszę ja was, najazd na Warszawę, bo tak trzeba. To w tej chwili już do tego doszło i ten strajk będzie przedłużony, tak jak mówicie, o 30 dni. Bardzo dobrze. Oni muszą wiedzieć, że nie ustąpimy w żadnym wypadku. Nie może być po prostu czegoś takiego, że oni nas biorą na przetrzymanie. To jest to, co mówiłem ostatnio. To my ich bierzemy na przetrzymanie i tak ma zostać. Także brawo panowie za tą decyzję. Tak ma być, tak powinno być. Dodatkowo słuchajcie, bo to w sumie też jest taki efekt bardzo, bardzo widoczny. Te strajki, to blokada tego miasta po prostu ze wszystkich stron, żeby tam nie można było ani wyjechać, ani wjechać. Oni muszą po prostu wiedzieć, że nie ma żartów. Bo w sumie, słuchajcie, my nie mamy absolutnie żadnego wyjścia. Także to są tego rodzaju rzeczy, że tu się gra toczy o nasz byt, o naszą ziemię, o wszystko. Także to jest to. Także myślę, że oprócz tego, nie bacząc na to, co będzie po tym strajku, czy w trasie tego strajku i tak dalej, bardzo, bardzo istotną rzeczą jest to, żeby oprócz blokady właśnie w tym momencie Warszawy, żeby przerzucić jeszcze blokady na te centra przeładunkowe, centra logistyczne, jeśli chodzi o oczywiście tutaj w sensie rolnym, i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. To jest bardzo, bardzo ważne i tego nie możemy absolutnie odpuścić, bo to będzie definiowało to, czy wygramy, czy zostaniemy pokonani. Nie zostaniemy pokonani, to po prostu już widzicie zresztą, że nikomu na nas nie zależy, absolutnie nikomu. Ten jeden z drugim artysta po prostu, wiesz, może podpiszę, może nie, ja nie mogę, ja nie umiem, ja się nie znam. No po prostu same jakieś niemoty tam siedzą. Przecież dzisiaj podjąłem taką rozmowę z jednym z rolników i mówię, słuchajcie, to jest po prostu, człowieku, to jest tak prosta robota. Bierzesz kartkę, długopis, piszesz rozporządzenie, w którym mówisz, zamykam granicę, żeby nie było, żeby tam się nikt nie przytegowywał. Wjazdu do Polski, wyjazdu z Polski dla wszelkich towarów z Ukrainy i do Ukrainy na przykład i sprawa załatwiona. I słuchajcie, i to jest proste, tylko że co? Tylko że to nikomu nie pasuje, nikomu to nie jest na rękę, nikomu to nie odpowiada, bo kto na tym straci? Oligarchowie, tylko i wyłącznie oni. My w tej chwili już i tak nic nie możemy sprzedać, ani nic, bo lepiej to do pieca wrzucić, taniej będzie po prostu spalić to zboże. I cieplej przynajmniej będzie. A widziałem, po prostu już byłem świadkiem takich rzeczy, że właśnie tak ludzie robili u mnie na wsi. Bo się nie opłacało sprzedawać żyta i tak dalej i pakowali to do pieca i palili. Kto to widział takie rzeczy? To jest kpina i żart po prostu i z nas, i z naszej pracy i w ogóle ze wszystkiego. Także w ten sposób i niech oni się naprawdę nauczą, że to, co ja powiedziałem wam w poprzednim filmie, władza ma służyć ludziom. Czy przykładowo, mamy parking płatny. No co to jest, słuchajcie, no co to jest za robota w ogóle, ten parking płatny w mieście? Ja rozumiem, jak jest prywatny, okej, niech sobie będzie płatny, ale jeżeli jest miejski, to uważam, że płatny nie ma prawa być. Dlaczego? Dlatego, że on służy mieszkańcom. I to na rzecz mieszkańców ma być ten parking, a nie, że będą sobie po prostu jeszcze nas traktowali dodatkowymi podatkami, żeby co? Żeby pokazać, o, my tu jesteśmy ważniejsi. Posłuchajcie, nie po to ich wybieramy, żeby nam pakowali podatki. Tylko po to, żeby nas z nich zwalniali. Żeby nam pieniędzy więcej w kieszeni zostało. I nie patrzyli, że starczy do pierwszego, czy nie starczy. Ceny nawozów, ceny traktorów, ceny maszyn w ogóle rolniczych. To jest to, co wszyscy cały czas powtarzamy. Od kiedy weszliśmy do Unii i pojawiły się dopłaty, to my nie mamy taniej, bo dostaliśmy połowę pieniędzy, na przykład, załóżmy, to nie. To producenci maszyn podnieśli ceny dokładnie o tą ilość pieniędzy, która pasowałaby z dopłatami. Oni sobie nie dadzą w kaszę napluć. Tak samo po prostu z nawozami. Oni wiedzą, że mamy dopłaty do nawozów, w związku z tym, po ile trzeba, no to tyle trzeba podnieść i podnoszą. Więc oni są zawsze, jest to do przodu, a my po prostu nie mamy z tego absolutnie nic. Nie tędy droga. To nas nie zaprowadzi donikąd. I tu chodzi o to... Ja wam powiem taką, przypomnę sytuację. Kiedyś, dawno, dawno temu, naprawdę, robiłem wywiad
z rolnikiem. Dostałem zadanie, żeby zrobić wywiad z najbogatszym rolnikiem we wsi. Wówczas ten rolnik, z tego co ja pamiętam, miał chyba 25 albo 30 hektarów. I to był rzeczywiście wtedy duży rolnik. To jest, powiem wam, połowa lat 80. I mieliśmy za zadanie, bo to było nas kilku chłopaków, mieliśmy za zadanie zrobić właśnie ten wywiad i dowiedzieć się, co on sieje, co zbiera, co sadzi, jaki ma ten właśnie areał i tak dalej, i tak dalej. I między innymi, jakie z tego ma korzyści finansowe. Rzecz była w tym, co mnie to bardzo zaskoczyło, że ów rolnik właśnie przy 25 albo 30 hektarach, ja naprawdę nie pamiętam, po pierwsze, miał zagwarantowane, miał tam krowy oczywiście, świnie i tak dalej, wszystko, to sprzedawał wszystko, absolutnie, po prostu co przywiózł na skup, czy to było mleko, czy to były zwierzęta, czy to było zboże, nie wiem, kukurydza, rzepak, cokolwiek on tam przywiózł, wszystko sprzedawał na pniu, od razu. On nie miał z tym problemu, on po prostu przywoził i wszyscy, te skupy po prostu brały od niego wszystko, nie pytając o nic. Ile, tyle, cześć, po prostu pieniądze brał i sprawa była załatwiona. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z tych pieniędzy w tamtym czasie, to on, jak nam powiedział, był w stanie sobie kupić, nie wiem na jakich zasadach, bo to wiem, że to były jakieś talony i tak dalej, ale on mówił, że może kupić sobie małego Fiata. Więc zobaczcie po prostu, jakie to były pieniądze. Ja pamiętam ten dom, on był z płaskim dachem, nieotynkowany, bo wtedy po prostu połowa lat 80. to były bardzo trudne, trudno było kupić i drewno, i dachówkę, więc po prostu wszyscy, prawie wszyscy robili płaskie dachy, więc to było to. Z tynkiem w ogóle, ze wszystkimi, z cementami, to były, ze wszystkim były problemy, bo to były takie ilości, że na rynek praktycznie nie starczało i trzeba było kombinować, ale on to powiedział, że mógłby, a co dwa lata mógłby postawić dom. Słuchajcie, ja już nie mówię po prostu, oczywiście to były inne ceny, to wtedy były takie ceny, że dom to był pryszcz po prostu do postawienia w sensie finansowym, dlatego że ogólnie mentalność, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, mentalność była taka, że gdzie w domu będziesz mieszkał, co na wsi i tak dalej, gdzie ty, wszyscy uciekają ze wsi. I tak to było, więc nie było mowy, po prostu te działki przede wszystkim kosztowały grosze. Na początku lat 90. hektar ziemi rolnej kosztował 1000 zł, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Czasami po 100 zł kazali brać, ale nikt tego nie chciał, bo po co mu ziemia, co on na tym będzie robił. I tak po prostu powstały te ogromne dzisiaj majątki ziemskie właśnie, które tam mają po paręset tysięcy, paręset hektarów, tysięcy hektarów, różnie to mają, ale właśnie to stąd po prostu, że to za psi grosz było kupowane, sprzedawane. Ale w każdym razie tego rolnika było naprawdę stać. To on miał pieniądze, nie mógł kupić. Dzisiaj co z tego, że po prostu możemy kupić wszystko, jak nie mamy pieniędzy. Więc trzeba się zastanowić, gdzie my zmierzamy i co jest lepsze. Bo uważam, że takie coś, że oto widzimy, że są jakieś tam samochody, są jakieś tam, nie wiem, kto tam co lubi, telewizor na przykład, prawda, czy jakieś inne dobra takie, które powinny służyć ludziom, okazuje się, że my możemy je kupić na raty albo wcale, bo nie stać. Nie tędy droga, słuchajcie. To nas naprawdę donikąd nie zaprowadzi. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze by było, gdyby ktoś się nad tym wszystkim pochylił i doszedł do wniosku, że oto to jest mój naród i mój naród musi dobrze żyć. Tak się należy. I w tym kierunku pójść, a nie nabijać własną kasę i sprzedawać się, słuchajcie, latają z jednej partii do drugiej, w prawo, w lewo, ten stamtąd, ten. To co kiedyś powiedział Marcin Daniec, że startuje do wszystkiego, ze wszystkimi i tak dalej, bo a może się gdzieś dostanie. To jest jaka paranoja to jest. Ja nie wiem, po co ci ludzie tam po prostu wszyscy są. Nie podoba mi się to w ogóle i nie tak powinno być. Ale niestety, ten kto ma, tak jak powiedział, nie wiem jak on ma na nazwisko, facet, który ma wszystkie media na świecie i to on kiedyś, pamiętam, w latach 90. w TVN-ie jeszcze powiedział, że to kto będzie w jakim kraju prezydentem, to on o tym decyduje. No i słuchajcie, no to po prostu jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że wie co mówi. No i nie tak powinno być, to nie jest demokracja. Także to są takie po prostu, słuchajcie, rzeczy. Ogólnie wam w tej chwili mówię, ważne jest jedna rzecz. Musimy zawalczyć o siebie. Bo
Nikt o nas inny nie zawalczy, jak my o siebie nie zawalczymy. Strajkujemy, blokujemy, co się da i gdzie się da. Wszystko, dopóki oni nie pójdą po rozum do głowy i wreszcie powiedzą tak. Zielony Ład do kosza w całości, bezdyskusyjnie. Tam nie ma czego negocjować. I ten drugi, Fit for 55, to samo, do kosza. Ceny mają wrócić do normalnego poziomu. I jeżeli będą chcieli coś zmienić, to wyłącznie w drodze referendum. Mało tego, te pytania referendalne nie mogą być manipulowane. Czyli pod postacią na przykład, czy lubisz kolor zielony, będzie napisane, jeżeli skreślisz, że tak, a pod spodem rozwinięcie gdzieś tam w jakiejś ustawie, że jak lubisz kolor zielony, to znaczy my wprowadzamy Zielony Ład. Nic z tych rzeczy. To muszą być proste, konkretne pytania. Czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, czy chcesz, czy nie chcesz. Koniec. I żadnych innych podtekstów, bo oni właśnie tak nas okłamują. I wszyscy idą jak na pałę, po prostu patrzą, czy to będzie rzeczywiście, no tak, przecież głosuję za tym, bo to mi się opłaca. A tam się okazuje, że to wcale nie za tym głosował. I dał się zrobić w balona. Potrzeba nam nowej klasy politycznej, słuchajcie. Naprawdę. Silnej, polskiej, zorientowanej na Polaków. Bo nie może być tak, żebyśmy byli w swoim kraju, w swoim domu postawieni w roli petenta. A władza robiła z nami co chciała i wprowadzała nam na głowy kogo chciała, kiedy i gdzie. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.